Wojny napoleońskie, utrata większości kolonii i wewnętrzne konflikty doprowadziły Hiszpanię na skraj ruiny. W 1836 roku, rządzoną przez młodą królową Isabel de Bourbon, Hiszpania była już tylko cieniem tego potężnego imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodziło. Kraj borykał się z wieloma problemami. Przestarzałym systemem edukacyjnym, brakiem nowoczesnego przemysłu, konfliktem między inteligencją a kościołem katolickim, jak i niezadowoleniem społecznym. No dobra, jemu na pewno coś nie pasuje. W dzisiejszym odcinku podejmę się jednak ambitnego zadania odbudowy hiszpańskiego imperium kolonialnego. Dlatego z tego poradnika dowiesz się, jak bardzo szybko odzyskać kolonie hiszpańskie, jak zbudować potężną armię i potężną flotę, jak krok po kroku reformować ten kraj, najlepiej bez rebelii, co przywróci prestiż Hiszpanii na arenie międzynarodowej. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Poza tym Hiszpania jest chyba jednym z najbardziej zaniedbanych przez paradoks w tej grze krajów. Bo naprawdę nie wiem, jakim cudem jedno z największych imperiów na świecie w dzienniku nie ma żadnych specjalnych wydarzeń, misji, tworzenia czegokolwiek. Ten kraj nawet nie ma wydarzeń w tej grze. Mimo wszystko bardzo lubię nim grać i szczerze mówiąc, to ja na tym kraju uczyłem się w Victorii 3 po wszystkich tych zmianach w ostatnich DLC czy patchach. A jeżeli będziecie chcieli, to mogę wam przygotować odcinek z Japonii, która chyba jest najlepszym krajem dla początkujących. Zacznijmy jednak od ustabilizowania sytuacji w Hiszpanii, bo siła rządu w tym momencie jest przeciętna. Jako że Izabela popiera inteligencję, dobrze jest ją mieć w rządzie, dlatego wybiorę tą opcję. W tym miejscu po prostu już dostaję mniej radykałów za obniżenie standardów życia. To byłoby jeszcze lepiej. Niestety, moja Izabela jest bezideowcem, tak samo zresztą jak przedstawiciel inteligencji, a przez to, że inteligencja jest popierana przez Izabelę, nie mogę wygnać tego typa z kraju i dostać tutaj kogoś lepszego. Niestety ma to dość negatywny wpływ na ustanawianie praw przeze mnie. Póki czegoś z tym nie zrobię, nie ma sensu reformować tego kraju. Ale jeśli coś byście chcieli zmieniać, to oczywiście policję. Na początku jest to najlepsza forma osłabienia właścicieli ziemskich. Ja jednak tego nie robię. Nie ruszajcie też dobrowolnej pracy przymusowej, bo to jest gwarantowana wojna domowa. Hiszpanią przez pierwsze lata warto jest skupić się na czymś innym. W badaniach naukowych warto jest wynaleźć giełdę papierów wartościowych. Oczywistych bonusów daje nam to szansę na reformatora. Następnie empiryzm, bo to ulepszy moje szkoły. Potem należy się skupić na przemyśle i wszystkim, co idzie w kierunku najpierw narzędzi mechanicznych, a potem torów. Jeżeli idzie o dyplomację mojego kraju, Hiszpania zaczyna z lobby profrancuskim. Co w sumie nie jest złe, a w sumie bardzo dobre. Będę szukał wszelkich możliwości poprawienia relacji z Francją. Natomiast Imperium Osmańskie staje się moim rywalem na arenie międzynarodowej. Jest to najbezpieczniejszy rywal na świecie chyba. Będę też poprawiał relacje z Imperium Brytyjskim. I to tyle na początek. Mogę też wykazać dalsze zainteresowania na świecie i tutaj zdziwię was, ale ja wybieram Amerykę Południową oraz Chiny. Teraz czas się zająć armią. Ten generał idzie na emeryturę, bo wspiera dobrowolną pracę przymusową, a na jego miejsce zatrudnię Benito Garcia, przedstawiciela inteligencji i hedonistę. Kawalerię ulepszam i w zasadzie zmieniam nazwę na pierwszą armię i resztę zostawiam. To nam się przyda za chwilę. Tą 12-tysięczną armię praktycznie całą rozwiązuję, oprócz artylerii, która trafia do średniej armii, a tą przemianowuję sobie na armię inwazyjną. Moja flota niestety w bardzo płakanym stanie. Zarządzać nią będzie przedstawiciel armii, który w sumie jest republikaninem, ale też jest organizatorem armii, dlatego ta flota będzie mnie znacznie mniej kosztowała. Budżet! Niestety nie mogę zwiększyć podatków, bo jak wiecie mamy bardzo niestabilny rząd, ale mogę nadać podatki konsumpcyjne, takie jak na usługi czy transport, reszty raczej nie ruszam. Nie obniżam też ani wydatków na biurokrację, bo to obniży mój prestiż, tak samo nie obniżam wydatków na wojsko. Najgorsza część to teraz zajęcie się rynkiem i ściągnięcie do nas dużej ilości surowców, najlepiej z Francji. Zboże oczywiście ściągam z Chin, po to zresztą tam ustanowiłem strefę zainteresowań. Chociaż ostatecznie to ja dużo tych rzeczy z Francji nie importuję, naprawdę. I w sumie cały czas nie rozwiązałem mojego problemu z drewnem, nie mam od kogo go za bardzo importować, dlatego skupię się w pierwszej kolejności na budowie, wszędzie gdzie mogę, tartaków. W takich prowincjach dobrze jest też rozdać edykt na utrzymanie dróg. Przyspiesza on budowę, jak i zwiększa infrastrukturę, z którą będę miał problem jako Hiszpania. Chociaż przez to, że nie mam za dużo autorytetu, to czeka mnie jednak żonglowanie tym. No nic to, mogę odpauzować. I dowiedzieć się, że mimo moich wszelkich starań i tak jestem na minusie. W sumie jest prawo, które ja chcę przeprowadzić. Są to kolonie. A tak naprawdę kolonie eksploatacyjne, nawet wszyscy to popierają.
A jeżeli was interesuje, dlaczego tu się pojawił Jingoist, to dlatego, że tak długo restartowałem, aż mi się po prostu pojawił. No co, Hiszpania i tak jest trudna. W sumie też będę poprawiał relacje z Portugalią. Może potem uda mi się ją dołączyć do mojego bloku mocarstw, bo w przyszłości planuję go założyć, ale jeszcze nie teraz. Pierw jednak czeka mnie kilka wojen. Atakuje najsłabszy kraj w Ameryce Południowej i jak widzicie, totalnie nikogo to nie obchodzi. Jeszcze się upewniam, ale nikt nie dołączy do tej wojny raczej. A kto to? Ja zapomniałem, że mam kraje poddane. Kubę oraz Filipiny, z którymi od razu poprawiam relacje, bo teraz mechanika posiadania wasali ma sens i trzeba mieć z nimi pozytywne relacje, nie tak jak wcześniej, że trzeba było je jak najbardziej pogarszać. Zużyję też trochę punktów, żeby ewangelizować Filipiny. Polepszy to też nasze relacje, które obecnie z czasem się nie poprawiają, nie pogarszają. Za to Kuba coraz bardziej mi się podporządkowuje. Super. Też są promocje na Enebie, mnóstwo nowych i najlepszych gier w najlepszych cenach. Polecam Lukas, linki w opisie. Czas na razie przygotować też mniejszą armię inwazyjną, którą będzie dowodził mój przedstawiciel inteligencji. Wygrywanie bitew może wpłynąć pozytywnie na jego popularność. Jeżeli kiedyś zostanie przywódcą intelektualistów, to wzmocni ten ruch polityczny. 9 regimentów do armii, bo na razie moja flota jest mała, sama wojna jest już nieuchronna. Jako, że jestem na plusie, no to przygotuję jeszcze większą budowę. Przygotuję też desant, bo wojna się już zaczęła. Na te 3000, które tutaj są, moja armia w zupełności wystarczy. Która już tu zmierza. Desant i wojna wygrana. W sumie, żeby też było spokojniej w tym regionie, no to ustanowię tutaj mój twardy core. Bo wiecie, te wszystkie instytucje działają tylko na prowincjach, na których macie zrobione state'y. Następnie od razu atakuję Argentynę, którą czynię moim protektoratem. Znowu nikt do tej wojny raczej nie dołączy. 17-tysięczną armię wysyłam na linię frontu, a te 9 tysięcy zaraz dokona desantu. I niestety, właściciele ziemscy utworzyli właśnie nowe lobby, które jest przeciwko Wielkiej Brytanii. Niedobrze. To w zasadzie w tym momencie mogę przestać poprawiać relacje z Wielką Brytanią, no i będę wchodził na pogorszenie relacji z tym krajem. Ale o dziwo, może mi to ułatwić reformowanie kraju. Wróg zewnętrzny dużo ułatwia. Kolonie zostały przyjęte. W sumie Argentynę chyba zdobędę nawet bez desantu. Teraz muszę jak najszybciej poprawić relacje z Argentyną. Teraz zajmę się wojnami w Afryce, żeby podbić cały Zululand. Tutaj jest mnóstwo kopalni złota. Mimo iż afrykańskie kraje mają przewagę liczebną, to jakość mojej armii w zupełności sobie z tym radzi. Podbite. Mogę też już ustanowić pierwsze moje kolonie wreszcie gdzieś. Zawrzeć sojusz z Portugalią. Przyda się może kiedyś do czegoś. W międzyczasie próbuję przepchnąć dedykowaną siłę policyjną, a po zdobyciu kolejnych terytoriów w Afryce, zobaczcie, dostałem dostęp do pól złotonośnych. Po jakimś czasie pola się wyczerpią i te będę musiał zamienić w kopalnie złota normalne. Co najważniejsze, tych prowincji nie wcielam do mojego kraju. One mają zostać koloniami. Bo zobaczcie, póki to jest kolonia, to dostajemy wydajność wydobycia plus 20%, a potem jeszcze będziemy mogli to zwiększyć. Muszę teraz poczekać trochę, żeby spadł mi poziom napięcia i wtedy zaatakujemy ostatni obszar. Super, Liga właśnie francuska poprosiła mnie o to, żebym ustanowił Prusy moim rywalem i niestety raczej muszę to zrobić. Sorry Prusy, nie niszczcie mnie, proszę. Dobra, skoro mam już trochę polepszone relacje z Francją, pozwolę sobie na utworzenie mojego bloku mocarstw, którym będzie suwerenne imperium, bo zobaczcie, jak to wpłynie pozytywnie na moich wasali. Poza tym mam specjalne rozwinięcia, które powodują, że moi wasale płacą mi większy trybut. Dodatkowy autorytet też jest na plusie. Początkowo wybiorę rozwinięcie wasalizacji, a wykorzystanie członków bloku może potem. Chociaż nie jestem tego pewien. A teraz najważniejsza rzecz przede mną, czyli stworzenie epickiego monumentu. No coś takiego chyba będzie odzwierciedlało moją chęć dominacji nad światem. Taki będę miał emblem, a nazwę po hiszpańsku Imperium, na którym nigdy nie zachodzi słońce. Mam nadzieję, że to nie powiem moim sojusznikom przyszłym, że mam jakieś złe zamiary wobec nich. Autorytet, który uzyskałem poprzez stworzenie tego bloku mocarstw, wykorzystam do wzmocnienia przemysłowców. Od razu nastawienie moich marionetek wreszcie zaczęło szybciej spadać. Udało mi się przeprowadzić prawo policyjne i w sumie na tą chwilę to chyba wszystkie prawa, które jestem w stanie przeprowadzić. Tak, teraz atakuję Peru, Boliwię. To jest kraj, który trzeba podbić szybko na początku. I dzięki akcji z mojego bloku państw wymuszam sobie przejście wojskowe przez Argentynę. Co chwilowo spowodowało, że pół Argentyny znalazło się pod okupacją, ale to nie przeszkadza, moje armie pchają naprzód. I niech moje armie atakują tutaj w kierunku stolicy boliwijskiej. I teraz cała Boliwia stała się moją marionetką. Co prawda nie przyjąłem jej marionetek, ale w międzyczasie powinno niedługo zajść wydarzenie, które zjednoczy cały ten region w Peru, Boliwię, co mi da jeden duży protektorat. Wygląda na to też, że rozpocznie się proces unifikacji Włoszech. Muszę dać kolejną szansę temu krajowi. Nadszedł też moment, żebym chyba przeprowadził prawo per capita, co trochę zwiększy mój income. W sumie jest to możliwe, bo tak wygląda mój rząd, chociaż nie do końca jest on
stabilny. Stany Zjednoczone Ameryki z taką dziwną flagą ogłosiły mnie swoim rywalem. Co to za dziwna flaga? Mogłem też już ulepszyć szkolnictwo i przy okazji też ulepszę kolonie. Jeżeli chodzi o szkolnictwo, to jest o tyle ważne, że to jest jedyny sposób, żeby szybko zwiększyć piśmiennictwo. Oj, za chwilę będę przechodził też na narzędzia stalowe. Wreszcie, cały przemysł stalowy umieszczę w Walencji, bo mam tutaj wszystkie potrzebne surowce. No i w sumie zapasy populacji też są niezłe. Jest, wyższe podatki, wreszcie. No to potwierdzone, to jest w grach paradoksu, podatki wpływają na rozwój kraju. Skoro aż tyle zarabiam i jestem na plusie, to będę teraz powoli zmieniał na nowsze metody budowy. W każdej prowincji osobno jednak, bo nie stać mnie, żeby przestawić wszystko naraz, a chciałbym zwiększać moje możliwości budowy. O nie, pola złotonośne zaczęły się wyczerpywać. Mam też już kopalnie węgla, więc przełączam wszędzie na silniki atmosferyczne, żeby więcej wydobywać. Niestety mam problem z moimi dalszymi podbojami. Do wszystkich moich wojen zaczyna się mieszać Wielka Brytania. Dlatego ogłosiłem ten kraj moim rywalem, bo skoro i tak mi we wszystkim przeszkadzają, no to może mi przynajmniej pomogą reformować kraj. Dzięki temu właściciele ziemscy są zadowoleni. Ale jeszcze nie na tyle, żeby mi dało się na przykład przeprowadzić homesteading albo zniesienie dobrowolnej pracy. Ale jestem tego coraz bliżej. Dobra, potrzebuję też już wydobycia siarki. Okej, tutaj. A tak z dwa poziomy. Oraz wydobycia ołowiu. W Katalonii, idealnie. Bo już mam nowsze metody produkcji, no ale jednak surowców mi brakuje. Mimo moich szczerych starań cały czas nie mogłem zawrzeć żadnego sojuszu z Francją, ani żadnego paktu defensywnego, nic. Poprawiam jak mogę tylko moje relacje, jeszcze nie miałem żadnego eventu dzięki lobby, żeby ustanowić któryś z tych paktów. Bo mi się pojawiło trochę więcej innych lobby i wszystkie eventy tam mi się odpalają. Wreszcie! Narzekałem i mam to. Lobby chce, żebym zawarł pakt defensywny z Francją. Ej, tak się nie zgodzą, no nie. Trudno, będę próbował dalej. Tymczasem zakładam pierwszą hiszpańską korporację. Którą by tutaj wybrać? Hiszpańskie złoto. Co prawda na razie produkcja nie jest wystarczająca, ale zakładam to od razu. Historyczna chwila, uruchomienie pierwszej stalowni oraz szybka zmiana metod produkcji narzędzi na stalowe. Udało mi się też zawrzeć jakimś cudem francusko-hiszpański pakt defensywny, dzięki czemu mogę z Francją zawrzeć umowę handlową i jestem na najlepszej drodze do sojuszu. W międzyczasie dołączam do wojny francusko-osmańskiej po stronie Francji, od której zażądam praw do inwestycji. Bo nic sensownego innego nie mogłem. Wykorzystałem też moment, w którym Wielka Brytania toczy wojnę i sam zaatakowałem wreszcie Oranję. Ponieważ tu też są pola złotonośne i ja chcę ten region dla siebie zdobyć. Jak tylko rozpoczęła się wojna, Francja zmieniła nastawienie wobec mnie i bardzo niewiele brakowało mi już do sojuszu. Wojna z Imperium Osmańskim zakończyła się szybko. Nic nie zrobiłem, ale co moje to zyskałem w tej wojnie. Po wielu latach mogę też pokojowo zmniejszyć autonomię Argentyny z protektoratu na dominium. I to daje tą przewagę dominium nad protektoratem, że teraz dostaję o nich 25% ich inkomu. Kiedy mogłem rozwinąć mój blok mocarstw o kolejny edykt, okazało się, że biuro kolonialne zostało w międzyczasie bardzo osłabione. Kiedyś to było minus 40% infamy generowanej, a teraz tylko 5%? Przy tego się w ogóle nie opłaca brać. Dlatego zdecydowałem się ulepszyć wasalizację na drugi poziom. Dzięki czemu państwa podległe płacą mi większy trybut, co już w tym momencie daje mi 13 tysięcy hajsu. Wszędzie zmieniam też metody wydobycia na silniki atmosferyczne, zwłaszcza powinienem to zrobić w moich kopalniach złota. Głupi ja. A propos kopalni złota, rozpoczynam ich budowę w tym regionie i tutaj, o dziwo, nie daje prawa utrzymania dróg. Tutaj o wiele skuteczniejsze będzie tłumienie niepokojów, bo im większe niepokoje, tym wolniej się wszystko buduje. Rozwijam też instytucję szkolną na trzeci poziom, ale też i przy okazji policję. Bo radykałów w moim kraju robi się niebezpiecznie dużo. Mam też na tyle silny budżet, że mogę już zwiększyć moją flotę. Głównie okręty lekkie, bo są tańsze w utrzymaniu, a przewożą też 1000 wojska. Poza tym budowa floty to naprawdę dobry sposób na podniesienie prestiżu danego kraju. Teraz, jak już zarabiam bardzo dużo po budowaniu moich kopalni złota, naprawdę bardzo dużo zarabiam dzięki temu, to w zasadzie wszędzie już zmieniam metody budowy na najlepsze. Na tych obszarach, gdzie mam kopalnie złota, dosłownie na wszystkich, nadaję edykt zwiększający wydobycie w kopalniach. I zobaczcie, dzięki temu moje kopalnie złota są 60% wydajniejsze. Wow! To może nawet większą tą flotę zbuduję? Buduję też już pierwsze miejsce do produkcji materiałów wybuchowych, bo za niedługi czas wynajdę nitroglicerynę, którą będę używał w moich kopalniach złota. Też zastanawiałem się tutaj, jaki kolejny edykt przyjąć dla hiszpańskiego bloku mocarstw. Czy wybrać wspólną zasadę konstrukcyjną? Czy rozwój może technologii szybszy? Pójdę może jednak w szybszą budowę. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, daj mi znać w komentarzu, co byś wybrał. Udało mi się przejąć pozycję 8 potęgi na świecie, super, a za niedługo może prześcignę Imperium Osmańskie. Zależy mi na tym dlatego, że im wyższą mam pozycję na świecie, tym bardziej lojalne są państwa mi poddane. Po wynalezieniu nitroglyceryny tylko i wyłącznie w kopalniach złota daję ją do metod produkcyjnych, bo ona bardzo zwiększa śmiertelność. Wow, właśnie doszło do jednej z bardzo nielicznych okazji w Wiktorii. Portugalia ma rebelię i co najlepsze, mogę ją obronić, a ona w zamian zostanie moim wasalem.
protektoratem dokładnie, ale wiecie, ja dużo gram w Europę Universalis 4. Trzeba przyznać, że wziąłem tą portugalską arystokrację na dwa fronty. No i sprawdźmy, Portugalia jest moim protektoratem. Za darmo, zero infamy. Natomiast Peru musiałem ustanowić militarnie moim protektoratem. Bo powstał tu jakiś inny kraj niż zwykle i Peru się uwolniło. Mój kraj stał się już na tyle potężny, że mogę pozaznaczać trochę więcej nacji albo miejsc na świecie, którymi się będę interesował w najbliższym czasie. Może Japonią się zainteresować? Moja gospodarka już weszła na naprawdę pełne obroty. Wszystko leci bardzo szybko w górę, dużo zarabiam. Aż dobudowuję więcej budynków produkcyjnych, żelaza, potem złoto. I to jest moment, w którym trzeba teraz naspamić fabryk, mebli, narzędzi, ubrań. Co prawda brakuje mi też trochę zboża, ale to na tą chwilę mnie nie interesuje. Chociaż moim priorytetem było zbudowanie nowej potężnej floty handlowej, bo tej mi zaczyna brakować. Moja familia szczęśliwa rośnie. Ej, królowa mi przytyła, o Boże. Oh my god, jej następca tronu, jakiś Prince José de Bourbon, wspiera właścicieli ziemskich. To źle. Dobra, królowa ma 30 lat, to pewnie dożyje do końca gry. Chociaż nie ukrywam, tego następcy bym się pozbył. Ciekawe, kolejny raz mam tak, że przeprowadzam prawo, w tym wypadku brak kontroli migracji i od razu przemysłowcy chcą, żebym mnie wprowadził. Ciekawe. Ciekawe też było to, ile da mi pieniędzy obniżenie autonomii Portugalii. Portugalia daje mi mniej niż Charcas? Zawiodłem się. Czas zbudować kilka moich statu we wszystkich prowincjach, gdzie wydobywałem złoto. Bo wtedy edykty mniej autorytetu kosztują. Ładnie się te statuły prezentują, prawda? W środku miasta. Rozwinąłem też drugą zasadę mojego bloku na maksymalny poziom. Co mi powinno dać firmę, która wpłynie na prędkość budowy? Wow! Ale ta firma jest mocna, nie zauważyłem jej wcześniej. To znaczy nie budowlana, ale ta daje 15% innowacji. A tej firmy, którą mam z tej zasady, nie mogę znaleźć. A nie ma jej na tej liście. What the fuck? Znalazłem tą korporację. Okazało się, że jest niewidoczna, bo nie mam 10 budynków, które potrzebuję. A propos innowacyjności, czas wreszcie się nią zająć tak na porządnie. Na razie mam 52% piśmienności, to nie jest źle, bo powoduje, że maksymalnie mogę mieć ponad 130 punktów innowacyjności. Więc trochę do maksimum mi brakuje, więc muszę zbudować więcej uniwersytetów. Na początek zbudowałem 10, może starczy. Podejmę też próbę teraz zniesienia dobrowolnej pracy przymusowej, ponieważ mam tak złe relacje z Wielką Brytanią, co pozytywnie wpływa na to, jak postrzegają mnie teraz właściciele ziemscy. Minus 7, więc to nie jest rebelia, bo to jest poniżej 10 i w sumie to lobby naprawdę pozytywnie wpływa na właścicieli ziemskich. No i w sumie też poparcie w narodzie mam bardzo duże, zobaczcie, całkiem nieźle się to prezentuje. Cofnąłem aż też wspieranie przemysłowców i inteligencji, żeby przyspieszyć proces ustanawiania prawa. Chcę, żeby jak najszybciej przeszło. Rok 65 to ten moment, w którym muszę porządnie zająć się moją armią. Całą skonsolidowałem w jedno, bo zmieniałem wszystkie ważniejsze jej aspekty, żeby dostać jak największe bonusy i zmieniłem moje badania, żeby skupić się na jakości tej armii. Będzie to armia, która będzie walczyła na froncie, dlatego nie potrzebuję w niej aż tyle kawalerii. Tam liczą się działa i piechota. Powołałem też drugą armię, która będzie armią 40-tysięczną do desantów i szybkiego zajmowania prowincji. W jej wypadku akurat liczy się szybkie odzyskiwanie, bardzo szybkie odzyskiwanie morale nawet, dlatego daję jej wszystkie 3 rozwinięcia, jak i trzecią armią, która będzie taką armią do bitwy w polu, w linii, ale będzie armią pomocniczą. Stworzyłem też Gwardię Narodową, która będzie broniła właśnie Hiszpanii na kontynencie. Ta akurat musi mieć jak najlepszą defensywę. Trzecią zasadą mojego bloku będzie wolność przemieszczania się, ponieważ potrzebuję pracowników. Został mi niepełen milion chłopstwa. Zaraz po rozbudowie armii zająłem się rozbudową mojego przemysłu zbrojeniowego, co jest oczywiste. A moim celem będzie teraz, no niestety, nie ustanowienie protektoratem Brazylii, bo stała się za duża. I tak dobrą metodą jest wyzwolenie tutaj jak największej ilości krajów z Brazylii. Wyzwalanie krajów nie generuje punktów infamy, a potem każdy z tych krajów i tak będę mógł osobno podbić. Chociaż liczę na to, że ta wojna będzie szybka. Wow! No nie spodziewałem się aż takich strat. Co najlepsze, sama Brazylia się poddała. No, czyli wojny nie będzie. I zamiast jednego potężnego państwa, teraz w okolicy mam kilka znacznie mniej potężnych. Dlatego wykorzystam tą sytuację i ustanowię moim protektoratem Madagaskar. Dodatkowo moim celem będą wojny reparacji od tego kraju. W sumie warto jest to brać przy każdej wojnie z protektoratem. Totalnie o tym zapomniałem. Wracając do regionu Brazylii, zapomniałem też o tym, że muszę pogarszać teraz relacje z każdym z tych wypuszczonych krajów, bo bardzo mnie lubią. Ale naprawdę nie ogarniam kiedy, jaki kraj i co robić, żeby dołączył do mojego bloku państw, więc będę je podbijał normalnie. Jeżeli ktoś z was wie, jak dokładnie działa ta mechanika, bo czytałem to, nie rozumiem, napiszcie mi w komentarzu. Madagaskar zdobyłem z kilku powodów. Po pierwsze, znajduje się tutaj dość sporo drewna, którego na razie nie potrzebuję. Kolejna sprawa, że jest tutaj gigantyczne miejsce na zrobienie bardzo dużej kopalni węgla.
Doprowadziłem też do trochę większej wojny, ponieważ chcę teraz osłabić Meksyk, tylko to było możliwe poprzez działania z Nową Grenadą. Meksyk niestety ma sojusz z Francją. Dodatkowo Belgia się wtrąciła do tej wojny, ale chyba tego pożałuję. Po wielu staraniach udało mi się też wreszcie zabronić dobrowolnej pracy. Teraz trzeba wszystkim płacić. Teraz zauważyłem też, że pula osób, którzy są kapitalistami, do puli osób, którzy są arystokratami, bardzo się do siebie w tym momencie zbliżyła. Dodatkowo mam bardzo dużo intelektualistów, dlatego spróbuję przeprowadzić prawo do głosowania osób zamożnych. Coś dziwnego się stało, Meksyk poddał się i nic mi nie wypuścił? What? Wojnę wygrałem, niestety niesamowicie się zadłużyłem. I najlepszym sposobem na szybkie oddłużenie się jest prywatyzacja firm. W sumie kopalnie też sprywatyzuję. Rozwinąłem też zasadę bloku migracji na trzeci poziom. To już powinno umożliwić masowe migracje do mojego kraju. Trochę żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej, bo mam bardzo duży problem z pracownikami. Amazonia zdobyta? Nawet zbyt łatwo? Tak samo Minas Gerais? Czy Brazylia podda się bez walki, bo jest przerażona? No, Brazylia będzie walczyć. Miałem tu chyba nawet desant zorganizować, ale nie wiem, czy będzie potrzebny. Zbyt łatwa wojna. I w zasadzie cały region pod moją kontrolą. Super! Weszło mi wreszcie prawo dotyczące wyborów w moim kraju. I przede mną właśnie one. Pierwsze wolne wybory. No, w pierwszych wyborach Kościół zdecydowanie zyskał najwięcej głosów, dlatego postanowiłem się go osłabiać systemowo teraz. Pojawiają się też pierwsi migranci. Niestety dość późno, bo zapomniałem o prawach dotyczących wykluczenia kulturowego. Naprawdę żałuję, że nie zrobiłem całej migracji wcześniej. Ale byłem jakoś pewien, że miałem te odpowiednie prawa wprowadzone. Więcej ludzi przybywa do mnie, więcej ludzi! Mój blok mocarstw z pozycji 7 przeniósł się już na pozycję 3. No, ciekawe, kto jest jeszcze ode mnie mocniejszy. Francja i Wielka Brytania w sumie. No nic z tym dziwnego. Kolejnym krajem, który najeżdżam, to Wenezuela, tylko to będzie długa wojna, ponieważ tutaj dołączyła Rosja. Muszę przyznać, że takie granie pod wasali powoduje, że moja dyplomacja ma dużo do roboty. Muszę też zakładać lobby prohiszpańskie w krajach, które podbiłem. To powinno przyspieszyć cały proces odbierania wolności moim protektoratom. Bo co prawda należą do mojego rynku, jednak obecnie nie płacą mi trybutu. A już na ten moment z moich paktów dyplomatycznych wyciągam prawie 200 tysięcy inkomu, to jest bardzo dużo. Za co z moich kopalni złota? No tylko 140 tysięcy. Pozwolę sobie jednak na rozbudowę floty. Podobnie jak poprzednio, 30 lekkich okrętów. W tym wypadku są to monitory i 10 tych cięższych. To mi powinno praktycznie potroić prestiż, który mam za flotę. Zresztą ona jest chyba najszybszym i najtańszym sposobem podnoszenia prestiżu. Moje państwo się dusi, brakuje mi pracowników. Bardzo żałuję, że nie ustanowiłem migracji wcześniej. No co, wciąż się uczę tej gry. Ekwador udało mi się jakimś cudem pokojowo dołączyć do mojego bloku państw, a teraz siłowo uczynię go moim protektoratem. Naprawdę chciałbym lepiej rozumieć tą mechanikę. Mogę też stawiać już pierwsze elektrownie na węgiel, dlatego wybuduję kopalnię węgla. Wiadomo, węgiel najlepsze naturalne źródło energii. Elektryczność jest ważna, bo pozwala wprowadzać lepsze metody produkcyjne. Niby 10 tysięcy ludzi przybywa do moich prowincji na tydzień, ale to wciąż za mało. Ale to jest tak mało, malutko. Jeszcze mniej, a tu uciekają. Niestety, królowa mi zmarła, na tron wszedł jej syn, ale przynajmniej ma fajnego dziedzica. Można jednak powiedzieć, że królowa jakoś spełniła swoje zadanie. Hiszpania zarabia dość sporo, zwłaszcza z paktów dyplomatycznych. W zasadzie cała Ameryka Południowa jest pod moją kontrolą, wszystkie jej najważniejsze państwa. Meksyk sobie odpuściłem, bo na miejscu Meksyku mam Brazylię przecież. A tak realnie Meksyk i Francja mają sojusz i nie chciało mi się toczyć tej wojny. Jestem czwartą potęgą na świecie, no może nie mam dużego GDP, no ale powiem szczerze, zwaliłem sprawę z populacją. Trzeba było dużo wcześniej pójść w migrację. Mam nauczkę na następny raz. Moja gospodarka po prostu się dusi. Nie mam bezrobotnych, wciąż brakuje mi ludzi do pracy. 100 tysięcy chłopów to jest po prostu nic. Mam też całkiem nowoczesne prawa. Nawet kobiety mają prawo do własności. Dzieciom nie zabrania się pracy. Wszystko jest dobrze. A co ważniejsze, totalnie bez rebelii i pokojowo zmieniałem Hiszpanię. Wiem, że rebelie wiele spraw przyspieszają, ale ich po prostu nienawidzę w tej grze. W tym odcinku natomiast otworzyłem Imperium Bizantyjskie z malutkiej Grecji.